Dobry wieczór Państwu. Dawno, dawno temu w chacie pod lasem żył sobie pewien kmieć, który, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, nastawił się na hodowlę kur. Co jednakże w tamtych czasach nie było takim złotym interesem. To też ucieszył się niezmiernie, gdy pewnego dnia, koło południa... Popatrz no, mężu, to jajko jakieś takie dziwne, ciemniejsze, insze od inszych. Ojej, jakie ciężkie, jak błyszczy. Widzi mi się, że to złote. Złote? No, starzy ludzie powiadają, że zdarzały się kiedyś takie rzeczy. No, ale żeby to nam i teraz? A czemuż by nie nam? W samą porę to złote jajko zniosła. Dach trzeba nam musowo naprawić. Jakiś przyłodziewku coś kupić? Tak, żeby się tak dalej niosła, to ho, ho. Która to? O ba, żebym to ja wiedziała, jajko znalazłam w kurniku, tam gdzie się wszystkie niosą. To trzeba nam podpatrzeć, żeby baczenie na tę kurę dać, uchronić przed lisem, przed jastrzębiem. Na próżno jednak kmieciowie podpatrywali swoje kokoszki. Nie udało im się stwierdzić, która z nich jest złotonośna. Tymczasem w pobliskim lesie odbywało się królewskie polowanie. Gdzie oni się dzisiaj wszyscy podzieli? Coś mi się zdaje, marszałkuniu, żeśmy za daleko w las zaleźli. Wasza królewska moś jak zwykle ma rację. Musi być koło południa, sądząc po moim żołądku, który gwałtownie domaga się posiłku. Nie masz tam czego w swojej torbie, kochasiu? Ośmielę się zauważyć, że to, co miałem, wasza królewska moś już dawno zjadł i wypił. Nie zostawiwszy dla mnie nawet okruszyny. No trudno. Trzeba wracać. Nie dojdę, marszałkuniu. Padnę ci w drodze z głodu. O, co tam z dala prześwituje przez drzewa? Ani chybi wiejska chata. I dym się unosi. Widać, jadło ważą. Wiesz co? Chodźmy tam, odpoczniemy, posilimy się. Ja, jak to w wiejskiej chacie? Cóż to za fanaberie? Właśnie, że w wiejskiej chacie. Czyżbyś zapomniał, że jestem królem, który chętnie odwiedza kmieci? I za to mnie właśnie kochają. Ale jestem zmęczony. Oka dziś nie zmrużyłem. To mi się wydawało, że się lis do kurnika zakrada. Ojej! Popatrz, czy to nie jastrząb nadlatuje? Jastrząb, gdzie? Tu. O. Oj, mężu, toż to bociek poczciwy. Ile to się człowiek strachu naje. Żeby to raz wiedzieć, która to znosi te złote jajka. To by jej się w izbie gniazdo zrobiło, na sznurku prowadzało. Hop, hop! Kto tam? Otwórzcie! Z zamku jesteśmy! Ola Boga, matka, popatrz! Sam król jegomość do nas zawitał. Prosimy, jaśnie pana króla. Najjaśniejszy pan chce wam uczynić ten zaszczyt i posilić się trochę. Jeść mi się chce okrutnie. O, rosołku skóry z kluseczkami? Zjadłbym sobie. Rosołku skóry. Może by najjaśniejszy pan co innego. Cóż to? Kury swojemu królowi żałujecie? Czy wynagrodzimy wam przecież. Kini o zapłatę chodzi. No gdzież byśmy tam pieniądze brali za poczęstunek od takich gości? No to w czym rzecz? Przecież całe podwórko kur macie. No ugotuj mi, gospodyni, tego rosołku. Ugotuj. Daruj, najjaśniejszy panie. Nie poskąpilibyśmy niczego wam, ale rosołu skóry uważyć nie możemy. Nie możemy. Nie boimy się kurę zabić, bo to właśnie może być łona. Jaka ona? Nic nie rozumiem. No, wstań, kochaciu, z klęczek i gadaj wszystko po kolei.
A gdy kmieciowie opowiedzieli królowi całą tę historię, monarcha uśmiał się serdecznie. I nie możecie zgadnąć, która z kur znosi złote jajka? Nie. A to taka prosta sprawa. Chodźmy do kurnika. Tak. Jak to? Wasza królewska mość do królnika? Do kurnika? Co za czasy? To ta pstruka, tak? Z białym łebkiem. A, i z gadlem. Proszę. Zniosła złote jajko. Ola Boga, zaiste. Ola Boga. Zdumiewające. Jak wasza królewska luś wpadł na to, że to właśnie ta kura? Bo ciszej gdakała. Kury, które znoszą złote jajka, na ogół gdaczą ciszej od innych. A. No... I będę miał rosołek. Tak, proszę państwa, niektórzy kronikarze przypisują tę historyjkę Kazimierzowi Wielkiemu. No nie jesteśmy pewni, czy to rzeczywiście był król Kazimierz. Ale że był to wielki król, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dobranoc państwu.